Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i dzisiaj widzimy się w Don't Starve Together. Chociaż prędzej powinien powiedzieć Don't Starve Alone, bo no nie ukrywając, jest nowa seria potencjalna, ale nie będzie tylko pan nic z tych rzeczy. No przynajmniej jeszcze nie teraz. A konkretnie jest to no spotkanie z Don't Starve'em po raz kolejny. Tym razem w trochę klasyczniejszym wydaniu niż miało to miejsce w Shipwrecked. Na w sumie najbardziej aktualnej wersji klasycznego Don't Starve'a, czyli Together, w której to spróbujemy przeżyć w dzikim, zabójczym świecie. Przy okazji można zrobić jakieś wielkie osiągnięcia czy coś, ale kogo ja szukuję, wszyscy wiedzą jak bardzo lamię w Niegłodujta, więc pewnie zginiemy przed zimą. Ale tak, nie będę tutaj dużo opowiadał jeszcze. No tak, po prostu za chwilę przejdziemy do rozgrywki, zobaczycie wszystko i zobaczymy jak to wyjdzie. I z góry informuję, potencjalnie jest to koop. Potencjalnie wyższe, no póki co nie zapraszam nikogo, nie biorę nikogo, ale jeśli się zadzie ekipa, to czemu nie? A teraz bez zbędnego przedłużania, rozpoczynamy. I tak jeszcze tylko w wstępu, jak widzicie, jest tu piękne menu przedstawiające oczka z Terrarii, bo tak, niedawno było akcja crossoverowa, więc no. Nawet tutaj zresztą widzicie, macie takie ładne coś, więc no, nie będę przedłużał. Post game, czy inaczej mówiąc, załóż świat. Niech będzie taki tryb, bo to nie ma znaczenia. Póki co local only, żeby nikt tu nie wlazł. Tutaj 6 graczy zostawne wszelki wielki i nie będę nic zmieniał. Zamiast tego przejdźmy do ustawień standardowych i jaskiniowych, bo tak, tutaj poza powierzchnią są też jaskinie. Więc zanim będę tutaj grzebał, czego od razu nie chcę robić, zacznijmy od reseta. Taste of Terraria. Terrario podobny świat. Chcę na nim sobie zagrać, bo nie ukrywam, nigdy nie sprawdzałem tego. A jako, że jest nowy crossover, to warto sprawdzić, więc tak. Będziemy grali na ustawieniach świata typu Terraria. Tak samo ustawię też w jaskiniach. I co to powoduje? Z tego co widzę, nie będę tłumaczył aż takich dokładnych szczegółów, mechanik. Genoce. Czyli będziemy mieli większe wyzwania nocne, niestety. Dalej. Nie ma potworów w Sanity. Czy to oznacza, że po prostu kreatury nocy się nie będą pojawiać w taki sposób? Czy co? Nie wiem. Może to być spore wyzwanie bez tych stworzeń, z drugiej strony może to być ratunek. Jak będzie ostatecznie, to się przekonamy. Nie będzie dzikich pożarów, nie będzie błyskawic. Będzie więcej deszczu. I szybko będą pojawiać się marchewki, te kwiatki, jakie marchewki. Szybko będą rosnąć drzewa tego typu. Oraz nie będą odrastać marchewki. Jeśli chodzi o stworzenia, nie będzie zwykłych pszczół, będzie pełno ptaków, pełno królików. Dużo zabójczych pszczół i brak nietoperzy, więcej roślin. Na coś to przełoży, zobaczymy, bo nie ukrywając, jestem naprawdę lamą. A w Don't Starve'a klasycznego jeszcze nie gram dłużej niż mi się wydaje. No pomijając może jedną krótką przygodę, gdzie tam z pewną grupką byłem ich farmerem i kucharzem. Jeśli chodzi o to, są inne rzeczy. Zaczynamy w wiosnę, co ciekawe. Nie w jesień, więc tak. Pierwszym naszym wyzwaniem będzie w sumie, co widzę teraz, przeżyć w sezonie, w którym będzie chciał nas spalić, a nie zamrozić. Dobrze. Nie będziemy spotykać trupków ze skarbami. Tak. I czy zmieniło się coś jeszcze wyjątkowego w tym wszystkim? Mnóstwo zabójczych pszczół. No i będzie niebezpiecznie. Ale jak dalej, co zobaczymy. To bez jeśli chodzi o jaskinie. Tutaj biorę jaskinie Terrarii i nie chcę sobie ich spoilować. Bo mówiąc szczerze, jaskinia i tak za bardzo nie znam, jeśli chodzi o standardy Niegłodujta, więc będzie niespodzianka jeszcze większa. A póki co rozpoczynam przygodę i spotkamy się, gdy już zostanie załadowany świat. No i jesteśmy po 20 minutach generowania świata. No i cóż, widać nas w takim wypadku już ekran wyboru postaci. I muszę wam przyznać, wszystkie z tych postaci są na swój sposób ciekawe. Niektórych z nich możecie już kojarzyć, jak chociażby w sumie tę grupę. Z wyłączeniem jego w zwykłym Don't Starve'ie nie zdobyłem go do tej pory. Jakoś mi się nie chce. Ona jest zamknięta z dodatkiem, którego nie posiada. Tak samo on. Oczywiście mówię o zwykłej rozgrywce. Ona nie istnieje. Jego chyba o dziwo nie mam odblokowanego. On jest w dodatku, który ciągle mi się usuwa ze Steama. Nie wiem czemu. Ta dwójka jest też kompletnie nowa.
nieodblokowana, bo tak, to są postacie płatne. Albo za, jak to się nazywało, za sporą dawkę, powiedzmy, waluty w grze. Czyli nie tak, że można by stworzyć zamiast skinów. On też jest nowością. I powiem szczerze, że każdy z tych postaci jest fajny, ale najbardziej podoba mi się Wanda. Bardzo nowa postać. Postać, która działa w całkowicie inny sposób, jak widzicie. Nie posiada paska życia. Oraz, no, są tu napisane różne rzeczy związane z nią. Jest tak stara, jak się czuje. Ciągle ma wyścig z zegarem. I idealnie zarządza czasem. Ją też wybierzemy, nie zajmując się problemem skinów, póki co. A to mogę, powiedzmy, jak to się nazywa, wyłączyć, po prostu najzwyklejszą w świecie zegarową babcię. Biorę i rozpoczynam rozgrywkę. I tak, jak widzicie, jesteśmy tu, jej, super, widzicie, no. Świat standardowy i tak. Bez zbędnego przedłużania, zajmiemy się już może eksploracją i ogarnianiem wszystkiego, bo nie ukrywam. To, co tutaj będzie się działo, jest dla mnie niespodzianką. A, i póki jeszcze pamiętam, od razu użyję zegareczka. Jej, odmłodziło nas, no tak ogólnie, zaraz będę tłumaczył, jak działa Wanda. Ale zanim coś, to właśnie powiem tylko jedną ważną rzecz. A, co to chciałem. Właśnie, Wanda, jak tako, nie ma tutaj, jak widzicie, życia. Ma zamiast tego licznik czasu, który wraz z upływem rozgrywki się rusza. Zaraz zamiast 30 będziemy mieli 31. No i tak, ogólnie z czasem możemy umrzeć, ale mam też właśnie taki ładny zegarek, który nas odmładza. No i teraz tak, grając z Wandą, musimy właśnie pamiętać o tym zegarku. No bo jeśli będziemy zbyt starzy, umrzemy najprościej w świecie. Jednak ma to też swoje korzyści, żeby nie było. Gdyż otrzymujemy tylko, nie pamiętam, czy to było 60 czy 40% obrażeń rzeczywistych. W postaci czasu jednak, no mamy dużo mniej tego czasu niż inni, co czyni nas poniekąd dosyć wytrzymałą postacią. Jednak aby tak było w pełni, to musimy właśnie zarządzać czasem. I jak nim zarządzamy, możemy wejść w jedną z trzech form. Młodą, która jest od minimum do chyba 30 paru, nie pamiętam ile, 34, 35. Która, z tego co pamiętam, jako tako nie ma żadnych wielkich kar ani bonusów. No poza tym, że wiecie, mamy najwięcej życia, ile można mieć w danym momencie. I z tego co się orientuję, jedna z jej specjalnych zdolności, którą mam nadzieję kiedyś pokazać. Teraz nie będę się tym po prostu męczył. A właśnie, ma największy zasięg. A normalną, która właśnie jest od tego 30 par do chyba 60 coś, może do 50 parów. Jakby nie kojarzysz tak bardzo i przy okazji, patrzcie, to drzewko ma zielone liście zamiast pomarańczowych standardowo. Ale tak, w tej formie ta zdolność, o której mówiłem, ma średni zasięg, natomiast wszelkie rzeczy związane z cieniami mniej psychiki nam zabierają oraz bronie związane z cieniami biją trochę więcej. Oraz stara, gdzie krawcimy wolniej. Poruszamy się chyba też wolniej, bijemy słabiej, chyba że cień z tą bronią. I większość cieni z tych spraw w ogóle nie zabiera psychiki. Jestem cienistych, nie ogólnie. Więc... o nie, deszcz. Więc tak, to, że po prostu nagle, jak to się nazywa, będziemy starą babcią, nie oznacza, że będzie super łatwo. Bo nie musimy się martwić o psychikę. A póki co tak. Możemy szybko zegarek, znaczy jakiś zegarek, ten kapelusz. Żeby trochę mniej moknąć. Używam zegarka ile wlezie, byleby tylko cofać nasz licznik życia. I zaraz będzie noc, no bo tak w sumie gramy na długich nocach. Więc teraz, co by tutaj zrobić? O, pająki, super. Wiecie, z pająkami łatwo walczyć, ale ja nie umiem, więc wolę nie ryzykować. Więc tak, zetnijmy trochę drzewa tym wszystkim. Jak już będziemy mieli drewno pościnane, zobaczymy co dalej. I no, jako że zaczynam tutaj na wiosnę, co jest naprawdę ryzykowne, moim pierwszym celem będzie tu odnalezienie idealnego miejsca na bazę. Przy okazji też zwiedzałem tego świata, ogarniając wszystko. Ale tak, zanim to wszystko będę dalej robił, to chciałem coś jeszcze powiedzieć, tylko już nie pamiętam co jest najgorsze. Te moje uroki szybkiego rozpraszania się. Ale tak, a więc... co, było coś z nią związanego, czy nie? Nie pamiętam, szczerze. Dobra, mniejsza. No więc tak. Ogólnie przez większość czasu rozgrywki, tak jeszcze tylko dodam, będę starał się grać młodą Wandą, no żeby być niebezpieczniejszą, patrzę na to, jak bardzo nie ogarniam i bagno, nie lubię bagna. Bagny są niebezpieczne, ale mimo wszystko mamy Chestera, więc jej. Komary biją się z pająkami, no. Aż miło się patrzy na takie rzeczy.
No, a teraz kroci skrzynek. Póki nie widzę macków, to pozbieramy. To się da i spróbujemy nie umrzeć. A tak, jeśli chodzi o naszą walkę z pękami, to postaram się jej unikać, dopóki nie wykrawcę chociaż podstawowego sprzętu Mandragora. Warto pamiętać. Szybko, wiesz, jak i zobaczymy, czy uda się zdobyć nawianek. Ciekawym bym zrobić sobie zestaw do tworzenia zegarków. Bo mam szczerze ciekawy sprzęcior. Bo pozwala, o ile się nie mylę, nieskończoność majstrować przy zegarkach tylko. Jak to dokładnie działało, nie wiem. I właśnie jeśli jeszcze chodzi o to wszystko, to same w sobie zegarki możemy tworzyć i jest ich całkiem sporo. Tak możemy wianek zrobić, to też zaraz zrobię. Natomiast to, że jest ich dużo, to jeszcze nic takiego. Bo okej, to jest nawet fajne. Tylko że, uwaga, mogę teraz nadprzeżyć. One mają potężne moce i są niezniszczalne. Zaczynając od podstawowej rzeczy, którą trzeba mieć, żeby ogarniać zegarki. Kolejny kamień ożywiający, super. Czyli narzędzia zegarmistrza. No coś sam w sobie nie jest jakoś super dożyteczne, ale pozwala rozmontowywać zegarki, odzyskując chyba wszystkie bądź sporą część ich właśnie materiałów. Jednak ma to też pewien haczyk, bo uwaga, uwaga, można rozmontować tylko te zegarki, które nie są na czasie odświeżenia, więc no, nici z planów na wieczne życie na jednym zegarku przez... A rozmontuję go, kiedy się zepsuł, kiedy jest nieaktywny i zaraz potem znowu i tak, znowu i tak, znowu. Nie, tylko aktywny. Drugą rzeczą są tworzenie, czym jest tworzenie fragmentów czasu. Bardzo niebezpieczne zajęcie. I możliwe, że poniekąd niewykonalne na tego typu świecie. Może, bo jak mówię, nie znam tego wszystkiego i nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale tak, jak będzie potrzeba do tego cienistego paliwa, bo tak się chyba nazywa to, te duszyczki. Oraz pewnego materiału z bardzo późnego etapu gry. No w sensie z bardzo późnego, niebezpiecznego. To będzie lepsze określenie. Przekaz nie pada, dobra, to wianeczek, jej. Jak psychik trochę mniej pada. Więc tak, żeby zdobyć więcej fragmentów, które akurat mam na start 3, trzeba się nasilić mocno. Następny jest zegar Ageless, czyli najłatwiej przetłumaczyć to chyba jako taki wieczny zegar, czy bezwiekowy. No on właśnie nas odmładza, potrzebuje do tego marmuru, który od razu powiem nie jest jakoś super rzadkim materiałem. Jeśli go znajdziemy, to będziemy mieli go bardzo dużo. Oraz czerwonego kryształu, który to no, już ciężej. Następny mamy zegar drugiej szansy. Moglibyśmy go nawet stworzyć, co ciekawe. I jest to bardzo fajna sprawa, bo zegarek ten nas ożywia. Tak, nas też. W przypadku użycia go na duchu innej osoby, cofamy ją idealnie do miejsca, w którym zginęła. W przypadku użycia na sobie, robimy to samo. Tylko tam, wyjątkowo, zegar się rozpada i odzyskujemy część materiałów na niego użytą. Więc, no, przyjemna sprawa. Jedynym zastrzeżeniem takim, że nie mam wiecznego życia. A drzewek też nie ma nieskończoności, tych żywych. Może z jakiś inny sposób na garnowanie tych drewien i w ogóle. Jednak jak nie znam, więc no. Pomijając oczywiście, z góry powiem, Wormwooda. Bo tak, jestem świadom, że gracze Wormwooda mogą tworzyć tego drewna dużo. Kosztem życia, co prawda, ale no, zawsze. To coś, o, szukasz zegarek. I tak, minimalny wiek, jak widzicie, to jest 20. Jak dobiłem do 20, to po prostu główna czasem może udać się zatrzymać trochę wskazówkę, ale chyba by się nie udało. I tak, co jeszcze jest? Backstep Watch. Najtańszy. Szczerze, jak zdobędziemy więcej złota trochę, co byśmy mogli w sumie szybko zrobić? Co my tu mamy? Król Świński, dobra, fajne, fajne. No. W sumie właśnie tak sobie tego myśli. Tutaj nie ma pożarów, to może być aż tak źle. Ale tak, Król Świński. Warto pamiętać o tym miejscu. Będzie dużo świniów, a dużo świniów to dużo świniołaków. Podczas pełnia dużo świniołaków oznacza dużo kupy, więc jej. Wracając, co to chciałem? No. Ten zegarek, ostatni będącym wykraftowywalnym, że tak dziwnie to powiem sobie, na obecny moment, bez tego, bez żadnych specyficznych narzędzi czy rzeczy, na przykład nie to, M to jest mapka, okej, skałki były dosyć daleko, Dobra, to nie, idziemy do skałek, pójdziemy pozwiedzać gdzie indziej. To tak. Jest to właśnie potężne narzędzie, które ułatwia komuś, kto trochę ogarnia życie, walkę z nawet najtrudniejszymi mobami.
I to jest też powód, dlaczego wziąłem naszą zegarową babcię. I dlaczego będę w najmłodszym wieku, czyli w sumie zegarową dziewczynę, nawet w momencie nawet nie babcię. Kolejne drzewo. Nieźle. Nieźle. Może jest ich więcej na tym wszystkim? Nie wiem. Albo sens. Ten zegarek, jak niedługo się pewnie przekonacie, pozwala... Zobaczcie. W czasie. Im młodszy wiek, tym lepsze cofanie. Dlatego też, mówiąc szczerze, chcę być na najmłodszym wieku. Bo nie dosyć, że co najwięcej życia daje, to jeszcze największe bezpieczeństwo daje i margines błędu, jeśli chodzi o element ten, jak to się nazywa. Uniku. Gorzej tylko, że mam tu krowę, która jest wściekła. Tak. Gra nam nie sprzyja. O, zegarek przy okazji. I widzicie, trochę to cofnęło wskazówkę. I przez jakiś czas raz widzicie, ona się nie będzie ruszać, więc taka fajna sprawa. Jej. No, natomiast co tu jeszcze chciałam powiedzieć? Tym zegarkiem będę się posługiwał na pewno podczas walki ze wszystkim, z czym się da. Co prawda, jeśli walczę z większą ilością wrogów, to może to być problem bardziej niż pomoc, ale warto próbować. Więc tak. Sprawa będzie bardzo prosta. Jest to potężne narzędzie, które właśnie pozwala ratować życie. Takim byłem jak ja. Oczywiście, im starsza, jak już mówiłem, tym krótszy zasięg, więc grając starą babcią, ciężko jest to wykorzystać w pełni i już się zaczyna noc, no super po prostu. Okej, ale przynajmniej świnia jakieś tłuką z pękami. No cóż. Ja bym tutaj coś zrobić, ale nie. Nie, to jest zbyt duże ryzyko mojej śmierci, ja nie chcę tego zrobić. Więc wracając. Pójdziemy tam od razu, mówię. No, będziemy z tego korzystać definitywnie. Są jeszcze dodatkowe inne zegary, jednak one są dostępne dużo później. I mówię to jako poniekąd znawca postaci. Chociaż z tych zegarów to wiem mniej więcej, do czego służą. Ale niestety zbyt dużo nie miałem okazji się nim połabić. Tak, taka prawda. Bo ekipa, z którą grałem, w momencie, w którym akurat tam mieli materiał, żebym się nim pobawił, szybko się rozpadła. No, taki trochę smutny scenariusz, ale... Nie wiem, może to i lepiej, patrząc, jakie tam kłótnie zaistniały trochę pod koniec. Może kiedyś o tym powiem, chociaż nie wiem, czy to jest sens, bo w sumie to były dosyć prywatne tematy. Prywatne sprawy, takie rzeczy, no, nie powinny być poruszane. Przepraszam, zobaczcie, jakieś takie domki homarów i homary podwodne. Ciekawa sprawa. I tak. Co by tu jeszcze powiedzieć więcej? No. Jest coś jeszcze takiego ważnego do poruszenia. Okej, dobrze. Chyba to jest dobry znak, powiem wam szczerze. To, co tutaj widzicie. Tumbleweed, wiecie, co to jest po prostu fart. Maksymalny fart. Chyba odnaleźliśmy coś, co jest w sumie najlepszym miejscem na bazę, jeśli chodzi o Don't Starve. Przepraszam, Don't Starve. Zawsze mówię to Starve. To jest Starve. To jest Starvation. Starvation, nie Starvation. Starvation, nie Starvation, się mówi tylko Starvation. Nie, nie Starvation, tylko Starvation właśnie. Strasznie się plączę, więc wybaczcie. Ale tak. Więc muszę nauczyć się. To jest Don't Starve, nie Don't Starve. Prawdopodobnie i tak błędnie mówię, ale... Prawidłowy jest chyba Don't Starve, nie Don't Starve. Jak to się tam sezon w sumie kłócę. No dobra, mniejsza. No to miejsce prawdopodobnie jest jedną z pustyń. Jeśli są tutaj te tumbleweedy, kaktusy, potencjalnie jest to pustynia, która gości u siebie, jak to się nazywało, oazę. Od razu wyjdziemy tu na sienka, bo i tak nic z nimi teraz nie zrobię. O nie, no jeszcze co. A oaza, przynajmniej na normalnych ustawieniach, nie wiem jak tutaj, jest jedynym miejscem, w którym można spokojnie, nie ryzykując, przeżyć lato. Z drugiej strony może to być teren, na którym będą psy i wtedy będzie totalne zlamienie. Ja nic nie mówiłem. Ja nic nie mówiłem. Chester, chodź tutaj. Chociaż mnie proszę cię, Chester. Nie, na jednej pochodni nie przeżyjemy. A więc... Nie, to chyba koniec. Będziemy musieli marnować więcej zapasów. A nie wiem, ile też zajmie to wszystko, więc... No. Prawdopodobnie mam pecha.
Choć jak mówię, też gram trochę tak na oślep. Na spontana i inne takie. Czoła morderca bez serca po prostu. Ale tak. Więc co tam więcej im chciałem powiedzieć? Wspomnij, Oaza jest jedynym miejscem, o którym ja jestem świadom, żeby nie było, w którym rzeczy nie płoną podczas lata. Lato jest dosyć właśnie brutalną porą, podczas której większość rzeczy płonie. Tak jak widziałem, Wildfires było wyłączone, więc może to oznacza, że lato nie będzie aż takie zabójcze. Dobra, zdążyłem. Zdążyłem z tą pochodnią, chociaż to była ostatnia chwila. I co? Szukajmy dalej tumbleweedów, nie wiem jak to mówić. Ale ogólnie tych takich kuleczek, bo one naprawdę mają w sobie skarby, jak zresztą zobaczyliście. A jako, że jest ich tak dużo, to trzeba wykorzystać, chociaż... To szczerze mogę przyznać, chyba nie kojarzę, żeby one występowały na pustyni. Tej, na której jest właśnie... jak to się nazywało? To tamto. Chyba jakimi słów? Oaza, tak, oaza. Jeśli to nie jest ta, to zamieszkamy przy świniakach, bo na ten moment musimy po prostu gdzieś zamieszkać. I... Nie! Okej, zdążę znowu w ostatniej chwili. Ja to na pewno na skraju życia i śmierci jestem. Bez własnej głupoty. Nie, my tego. Ale tak, nie będziemy się tym przejmować, jakoś sobie poradzimy. Więc... tak. Po prostu jeśli gracie na normalnych ustawieniach, raz wam tylko tej oazy. Poznacie ją po tym, że będzie w środku pustyni, tak jakby krawet krawy z paroma drzewkami, taki wyschnięty jakby bajorko. A więc nie będę mówił. No. I w sumie tak się zapaczałem, że zapomniałem o zegarku. Więc tak. I nie odmłodziłem. A teraz najgorsze co istnieje, to i tak jest to, że mamy niską psynkę. Iść. Przeszukiwać wszystkiego w poszukiwaniu złota. Mógł zacząć jak najprędzej. A jagódkę zjedz, to masz Chester i tak sobie nie skorzystam. I... aż często podają z tych ptaków nasiona. Ciekawe. I wśród ptaków głównie są kruki. I nie ukrywam, tak tego nie rozumiem. Ferrari nie było jakiegoś takiego jednego szczególnego rodzaju ptaków, który ciągle występował. Na świat mógł wzorować Ferrari, nie wiem. Nie wiem, czy te kruki po prostu mają coś sygnalizować, czy jak. Po prostu nie wiem, najprościej w świecie. Więc tak. I przy okazji właśnie obok mnie przylazła siostra i stoi, nie wiem z jakiego powodu, więc przywitaj się, droga siostro. Pewnie nie słyszeliście, ale powiedziała witam. Więc tak, skupmy się dalej na... Dobra. Później, siostra. Ja teraz jestem tu skupiony na przeżyciu jako zegarowa babcia, która jest młoda. Tak, Wanda, jako w tym brutalnym, terrariowym świecie. Dobra, a teraz skupmy się na najważniejszym. Jak już mówiłem, w sumie zgubiłem wątek, dobra, znowu. To jest naprawdę nie mój dzień. Nie mój dzień, co chwilę gubię wątki. No dobra, Chester, masz trawę smacznego. Po prostu może skupmy się na tym, żeby iść, gdzie trzeba przeżyć, tak inny. I dobra, no to powiem wam szczerze, naprawdę teraz się tak rozpoczyłem, że aż mi wstyd to mówić. Ale ten dzień jest wyjątkowo ciężki, nie dziwię się nawet, że... że tak się rozpraszam, ale mniejsze. A, jako ptaka mówiłem, dobra, pamiętam, no więc nie wiem czemu kruki, nie wiem czemu tak dużo ich tylko. Mam nadzieję, że ma to jakieś większe znaczenie, a nie tylko tak, bo tak sobie wymyślili twórcy, że na tym świecie będą same kruki. A przynajmniej prawie same kruki. Więc tak, i... w sumie może powinien przestać się ruszać te wszystkie trawy, patyki i inne rzeczy. Naprawdę wrócić do świniaków, bo wiecie, w takim tempie to my nie przeżyjemy. I ta jeszcze przy okazji, tak, ostatnia informacja, to będzie ostatni dzień, który dzisiaj robimy. Bo potem już odcinek byłby za długi. Ja też nie ukrywając, nie mam całego dnia na to, mam też... mnóstwo innych kwestii. Wojna świniaki kontra mermy! Świniaki kontra mermy, wiecie co, mamy farta. Przeżyjemy przynajmniej jeśli chodzi o żarcie. Albo będziemy mieli dużo mięsa, albo dużo ryb. I co tam właśnie jeszcze mógłbym powiedzieć? O, ryba. Sęp, idź. Okej, sęp już zżerają. Ruch ładny, logiczne.
Świńska skóra, wiecie co? Musimy to szybko wziąć. Świńska skóra to jest porządny materiał. Gorzej, że tu już zaraz się bitwa skończy. Nie wiem, kto wygra. Świńska skóra, świńska skóra! Wiej. Chester, wiej. Nie, dałeś mi się trafić. Niedobrze. Co jest? Ale czemu mi sęp dziobie? Wiecie co? Jest już niebezpiecznie. Jesteśmy właśnie w średnim wieku. A bycie w średnim wieku nikomu nie sprzyja. Dobra, mamy kupę, zjedli mi niestety grzyba, ale udało się. Udało się ukraść kawałki mięsa i ryby. Jesteśmy ocaleni przynajmniej, jak mówię, w kwestiach żywieniowych. Teraz, skoro już to jest ogarnięte, to jeszcze szybko tylko ściąć parę drzewek, żeby postawić, jak to się nazywało, na ognisko, przeżyć tą noc i na tym zakończymy przygodę na obecny moment. I tak, miejmy nadzieję, że w następnym epizodzie będę bardziej rozgarnięty. W takim harmidrze żyć to się nie da. No co, żryj, Wanda. Patrz na nasionka, mam nadzieję. I całe szczęście Chester ma mnóstwo trawy, bo gdyby nie on, to teraz mogłyby być super problemy. Dobra, jeszcze przy okazji posadzimy szyszki. Bo czemu by nie w sumie. I tak, jeśli chodzi o te szyszkowe rzeczy, to nie musimy się niczym przejmować, po prostu bardzo szybko powinny te drzewa odrastać i to akurat sam mogę zagwarantować, patrząc na to, jak tu było ustawione oryginalnie. I co, widzę marchewkę, więc szybko biegniemy po ratunek i wiem, że pewnie powinienem marchewki zostawić na ciężkie czasy, a teraz żyć jagódki. Ale mnie coś mało obchodzi, co powinienem. Po prostu muszę zrobić cokolwiek, żeby przeżyć. I teraz ostatnia sprawa, Chesterze. Wymieńmy się, ja ci daję moją jedną rybę. Ty mi dajesz 27 trawy. I tak. Jeszcze w tym momencie po prostu, że brakuje kamienia, mogę powiedzieć wam tyle. Może to przeżyjemy. Dobra. Więc na razie podsycamy ogień. I Chesterze, proszę cię, otwórz się przede mną. Weźmiemy to. Weźmiemy co? Kamyczki na razie masz tam. I tak, jeśli przeżyjemy tę noc, a mam taką nadzieję, powinno być już dobrze, bo nie ukrywając, właśnie w tym momencie mamy dostęp do dużej dawki złota, przez to, co udało się znaleźć. Ale jak mówiłem, złoto mamy. Potencjał na miejsce, na jakąś bazę mamy. Chociaż to nie jest bezpieczne, jako że no niebawem, jak wspominałem, też możemy spłonąć żywcem nawet. I taka wpadło tylko pióro. Liczymy na jakieś mięso. O, więc tak. Ognisko już prawie zgasło, oczywiście. I coś mówisz, że zabraknie mi paliwa. Ale tak. I no. Następny epizod, powiem wam szczerze, jeśli tak dobrze mi poszło teraz, może już będzie nawet w tym, w którym będziemy polować na pająki. Bo drewniane zbrojkę mogę zrobić. Dzidę mogę zrobić. Zegarek tym bardziej zrobimy. I będę mógł już pierwsze zabawy robić. No. Natomiast co do reszty rzeczy, może nie będę się już wypowiadał. Nie lubię planować odcinków, bo zawsze obiecuję jedno, wychodzi drugie. To jest jedna kwestia, druga. No nawet nie wiem, czy będzie drugi odcinek. Mówiąc wprost, co to może się nie przyjąć. Jak się nie przyjmie, no to na siłę nie będę kręcił więcej odcinków. I skupię się zamiast tego na Dicey Dungeons, czy The Dungeoneering, które wydarzyć mają dużo lepsze. Też nie ukrywam, z przyjemnością osobiście mów to zagram. Dalej, no lubię ten stan. Bardzo nawet lubię. Chociaż nie umiem grać. To już niejednokrotnie wspominałem. Sami się też o tym przekonaliście. W ogóle. No, a teraz tylko tak, tak. I w sumie psychikę mamy strasznie niską. Nie wiem, czy to jakoś będzie wpływało na naszą postać, czy to jest takie, że w sumie psychika tutaj może być niska, bo ona nie ma wpływu na nic. Bądź też naprawdę nie wiem. Jeśli tak jest, to ciekawe, co zrobili. A póki co udało się, no schniemy nareszcie bardzo szybko. Może nasz mózg nie spadnie do zera. No jak mówiłem, niestety nie wiem, jak to działa tutaj. I przy okazji zegarek. Zegarek. Musimy pamiętać o zegarku.
Bo jesteśmy w średnim wieku, a to jest niebezpiecznie blisko starego wieku, a to jest niebezpiecznie blisko śmierci. A ja nie chcę zginąć. Dobra. No i dzień się zaczął, udało się, skończyliśmy, więc na zakończenie całego epizodu dajmy tylko takie coś świńskiemu królowi. On się niech ucieszy i wysypie nam mnóstwo złotiszy. Już no przeżyliśmy, mamy złoto. Więc ja w tym momencie dosłownie dziękuję wam bardzo za uwagę. Cóż, następny epizod, jak mówiłem, prawdopodobnie budujemy bazę, polujemy na pająki. I kto wie, może nawet uda się znaleźć kogoś, kto będzie chciał towarzyszyć mi w formie kołopa. A póki co to jedno tyle, więc trzymajcie się i hej hej!